Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili się w mieście. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. Gdyby przyjechali tu zająć się orkami lub bandytami, już dawno... Zawsze to powtarzałam. Czy coś się w końcu zmieni? Niczego jej już nie powiem. Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili się w mieście. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nic o tym nie wiem. Gdyby przyjechali tu... Pracuję niemal przez cały dzień. No popatrz, już mi lepiej. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Mój mąż uważa... Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, a jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz 100. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Teraz każdy już o tym mówi. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. No popatrz, już mi lepiej. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mnie to i tak nikt nie słucha. Daj spokój. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce.
Co wiesz o wojnie z orkami? Nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty, które król tłumi bez litości. Ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Mnie to i tak nikt nie słucha. Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się walczyć, to zmierz się ze mną. Ta lekcja będzie za darmo. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota? Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? No chodź. No to zobaczymy, na co cię stać. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się we wszystkich sędziowie cywili. Każdy, kto... Zdaj z siebie wszystko! Trzymaj. Nieźle. Całkiem nieźle. Że o tym nie wiem. Zawsze to powtarzam. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Nie wierzę w to. Walka była skończona, ty włóczęgo. Nie podoba mi się, kiedy ktoś nie przestrzega zasad. Wynoś się stąd. Przecież wiadomo od dawna. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży, podlega surowej karze. Nie masz tu czego szukać.
Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Mądra decyzja. Mądra decyzja. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące... Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chce się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Po prostu trzeba odczekać. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Naprawdę w to wierzysz? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. To przecież wiadomo od dawna. Tak jakby brakowało mi zmartwień. Nie wiadomo już, komu można ufać. Wszystko jest możliwe. Wcale mnie to nie dziwi. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. To przecież wiadomo od dawna. Kto opowiada takie rzeczy? Nie wiadomo już, komu można ufać. Nic się nie zmieni. Naprawdę w to wierzysz? Ja bym tego nie zrobił. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Znasz już moje zdanie. Powinieneś wiedzieć lepiej. Po prostu trzeba odczekać. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Kto opowiada takie rzeczy? I tak tego nie zmienisz. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. A tam, to tylko gadanie. Nie chcę już o tym słuchać. Daj mi coś do picia. Powinienem wiedzieć lepiej. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. To wszystko tylko pogłoski. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mnie i tak nikt nie pyta. To nie może być tak dalej. I tak tego nie zmienisz. Przecież tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Mój mąż uważa inaczej. Skaże sprawiedliwie. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ktoś musi pracować. Nie musisz tego mówić. Słyszałem coś innego. Ścieżka znaków. Nie, to już nic nie dziwi. W końcu to była jego decyzja. Słyszałem, że jedna sprawa. Nie mów. Czy to się kiedykolwiek zmieni?